Wiele osób, które interesuje się mniej lub bardziej polityką, wiedzą, co niesie ze sobą KUKI z 15. A wy po roku współpracy i po pięciu latach obserwowania KUKI z 15 w polskiej polityce, sprawiacie takie naiwne wrażenie, jakbyście kompletnie nie mieli pojęcia, z kim byliście w koalicji. Nie było takiego głosowania o tak fundamentalnym charakterze do tej pory. Różniliśmy się i na pewno tych różnic było z dnia na dzień coraz więcej, niestety, ale one nie były o tak fundamentalnym charakterze, choć podpisanie się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego przez pana posła Sachajkę e, dotyczącym e, e, Sprawy aborcyjnej, która wywołała gigantyczne protesty, wypowiedziała de facto kompromis aborcyjny, nie było ani z nami konsultowane, ani w żaden sposób nie popieraliśmy tego, a część odpowiedzialności na, na nas za to spadła. Więc to, to na pewno nie pomagało, chociaż nie były do, wtedy to aż tak zasadnicze różnice. I w wielu głosowaniach, których w tamtej kadencji Kukiz 15 głosowałby jeszcze inaczej. W tej, przynajmniej w pierwszej części, głosował bardziej ze stroną opozycyjną niż ze stroną e, rządową. Teraz zaczęło się to zmieniać e, i ta e, e, formuła po prostu się wyczerpała. To jest życie, to jest tak jak, jak w życiu się, e, wszystko ma swój czas i, i przychodzi taki moment, że, że czasem nie można e, dalej ze sobą współpracować. Tak w polityce jest to e, często skupione jeszcze bardziej.